Kochani, nagrywam dla Was dzisiaj food haul na dwie kamery, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Tylko muszę sobie kamerę tutaj ustawić na inne światło. I kochani, będę zaraz Wam pokazywać. Tylko chciałam sobie po prostu spróbować na tym moim nowym programie, jak to wyjdzie. Właśnie ze zwykłym takim haulem, takim zwykłym filmem. I widzę, że śmietana jest dziurawa. Ale to nic. Dobra, to zaczynam. Pierwsza rzecz to jest łaciaty. Serek śmietankowy. Kolejna rzecz to jest kolejny łaciaty. Ze szczypiorkiem. Cztery cebule, kochani. Cebula dymka. Co to jest? Koperek. Tak, bułeczki jedne, ziemniaczki, o, znowu folia, o. Co tu mamy? Serek piątnica, sztuk cztery. Śmietana, która niestety jest rozwalona. Serek pilos z truskawkami. Za blisko jestem tej kamery. Mięso mielone. Mięso z indyka na gulasz. I kurczak na rosół. Kolejna rzecz to jest te soczki pomarańczowe, chlebek krojony, pasta do zębów Dentalux. Co tu mamy dalej? Ręczniki papierowe. Dalej, kochani, folia spożywcza, bo się skończyła. Worki na śmieci, to jest, czekajcie, niech ja to zerknę, 60 litrów, 18 worków i to by było na tyle, także przechodzimy do dalszej części filmu.
Hejka, kochani. Już tutaj się z Wami łączę. Czekajcie, bo muszę zabrać myśli. Jest inny dzień. Dogrywam ten kawałek. Właśnie, żeby dokończyć tego vloga. Chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj 28 kwietnia. I dogrywam właśnie kolejną część tego vlogaska. Tak jak widzicie, mój piękny koczek. Ponieważ, no jak są ciepłe dni, to jednak wolę do góry mieć włosy. Wiadomo, mam wysokie czoło, powinnam mieć grzywkę, ale już tyle lat, co ja nanosiłam się grzywę, to już mam dosyć. Chociaż, no mówię, ostatnio, powiem Wam, że wczoraj to było chyba, oglądałam film, gdzie główną bohaterką była Hiszpanka, która miała taki... jakby troszeczkę francuski styl ubierania i miała włosy dotąd i właśnie taką grzyweczkę tutaj. I powiem Wam szczerze, że strasznie mi się to spodobało i może kiedyś jak nabiorę troszeczkę odwagi, bo jeszcze nie jestem chyba gotowa na ścięcie włosów. Może jak kiedyś nabiorę odwagi, to sobie zetnę te włosy, bo powiem Wam, że w moim życiu ogólnie ostatnio jest trochę kiepsko. Dużo się dzieje, rzeczy takich zdrowotnych. I mam bardzo, wiecie, taki depresyjny nastrój i myślę, że dojdę do takiego momentu, kiedy będę, wiecie, na tym etapie tego odbicia od dna i wtedy sobie po prostu myślę, że zetnę włosy, pofarbuję, bo muszę jeszcze, wiecie, doleczyć moją skórę głowy, bo mam, czekajcie, jak to się nazywa? Ujotokowe zapalenie? Chyba ujotokowe zapalenie skóry. Czy jakoś tak, no kiedyś byłam u trychologa i mi zdiagnozowała to i wiecie, to leczenie tego jest długie. Żeby się tego wszystkiego pozbyć, tak naprawdę to powinnam ściąć te włosy i wiecie, tą skórę głowy sobie tak normalnie, jakby bez włosów ją sobie całą doleczyć, ale no... Kto by chciał ścinać wszystkie włosy? No chyba raczej nikt. Ale kiedyś, za jakiś czas... Może w przyszłym roku, może w kolejnym jeszcze. Czekajcie, bo mi tu jakieś wichraczki latają. Po prostu zetnę sobie te włosy. Pofarbuję na ciemniejszy kolor. Chociaż mam ochotę na jakieś takie, wiecie, kolory. Jakiś taki róż albo coś takiego szalonego, całkiem odmiennego. I wtedy... No myślę, że to będzie dobry moment. Na razie jest tak jak jest, ale za jakiś czas myślę, że do tego dojrzeję i po prostu będzie zmiana. Także kochani... Oczywiście miga mi bateria, ale to nic. Przychodzę do Was tutaj na siedząco, bo chciałam sobie z Wami pogadać. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, jak Wam się ta część z tym food haulem podobała. Bo nagrywałam się telefonem i potem właśnie się nagrywałam kamerą. Wiecie, te zakupki na dwie kamery właśnie, bo mam ten nowy program teraz i on jest zarąbisty. I jak sobie wejdziecie na te moje filmy z grami, to po prostu to się tak super montuje, ten program jest tak cudowny, że jak wrzucę ten film do tego programu, to może jakieś różne wstaweczki tutaj się znajdą. No zobaczymy. Mam dwie sukienki z Sinseya, które chciałam Wam pokazać i mam rzeczy z Action. Także jeśli jesteście zainteresowani takim filmem, trochę haulem, takim jedzeniowym, trochę haulem ciuchowym, trochę pogadanką, to zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że baterii w miarę mi wystarczy. Pierwszą sukienką, znaczy to jest właściwie ta sama sukienka, tylko w dwóch różnych kolorach. Odcięłam już cholera metki, szkoda, ale one były po 19,90. I moi kochani, ja może wstanę, to Wam pokażę, bo akurat jestem dzisiaj tak trochę lepiej ubrana, więc mogę pokazywać. I to jest taka sukienka prosta, czerwona, właśnie na takich ramionczkach ze sznurka jakby. I ona jest taka dopasowana z tyłu, no wiecie, nie jest ani krótsza, ani dłuższa, ale robi taką figurę klepsydry, więc bardzo mi się spodobała. I kochani, druga to jest w kolorze niebieskim, takim błękitnym, chociaż on na żywo jest taki trochę, no on jest błękitny, ale troszeczkę ma inny odcień niż na kamerze. No i ona jest dokładnie taka sama i też ma sznureczki tutaj. Wiecie, na ramionach. Dlaczego wybrałam taki model sukienki? Dlatego, że idą te ciepłe dni i powiem Wam szczerze, że potrzebuję czegoś, co jest bardziej odkryte. Dlatego, że
Po prostu wiecie, że mam alergię na ciepło i dostaję pokrzywki, więc takie odkryte rzeczy to są mi bardzo potrzebne. Pokażę wam, mam nadzieję, że mi się uda. No jak mi się nie uda, to tego nie będzie. Pokażę wam tutaj zdjęcie tej sukienki ze strony właśnie Sinseya, jak ona wyglądała. Teraz może ten program mi to umożliwi, więc pokazuję wam tutaj właśnie na modelce, jak wygląda to właśnie ta sukienka, że jest taka dopasowana właśnie. I na lato jak najbardziej i powiem wam, że jak za 19,99 za jedną sukienkę na lato, gdzie ona jest taka naprawdę z bawełny, że tam nie ma jakiegoś poliestru i tak dalej, no to naprawdę się opłacało i jeszcze jest w kolorze czarnym, także zachęcam was, żebyście sobie nabyli, bo i na niskie dziewczyny i na wysokie też, bo ja mam 1,77 m i naprawdę sięga mi praktycznie do kolana prawie, także spoko. No i przechodzę teraz do rzeczy z Action. Pokażę wam, co nabyłam. Tutaj oczywiście już pokorzystałam, ale kupiłam sobie te diamenciki, wiecie, nowe. Ale już mam powykorzystywane. One też jakieś, no parę złotych, no to 3-4 złote każde z tych rzeczy, czy 6 złotych. Także to są tanioszki. Dokupiłam sobie nowe kwiatki. Właśnie te 3D do tych moich wyklejanek. I też kosztowały chyba 6 zł, coś takiego i są właśnie w takich różnych kolorach. Także naprawdę, naprawdę, no polecam. Jak wasze dzieci lubią jakieś takie naklejki, wyklejanki, czy jakieś takie diamenciki, to jak najbardziej polecam, żeby sobie nabyć. To jest naprawdę, rozwija kreatywność i można się przy tym uspokoić. Także u mnie się to sprawdza i do tego kupiłam sobie dwa bloki naklejek takich właśnie w zeszytach. I to wygląda tak, że tutaj w środku są takie całe bloki naklejek właśnie, które możecie sobie wykorzystać. Czy wasze dzieci, no jeżeli macie dzieci, które po prostu uwielbiają kleić, uwielbiają sobie właśnie wyklejanki, jakieś robić naklejanki, to naprawdę te bloczki się sprawdzą, a kosztują może z 5 zł czy z 7. Już nie pamiętam, wiecie, nie mam paragonu. Ale no, to są w Action, to są drobne rzeczy, także naprawdę polecam. Naprawdę polecam i dla mnie osobiście to jest taka frajda. Już zrobiłam 21 wyklejanek, zobaczcie jak ten zeszyt wygląda. Także kochani, nie próżnuję, bardzo dużo już tego zrobiłam. I pokażę wam z takich nowszych, bo dawno wam nie aktualizowałam. To wam pokażę z takich nowszych, jak wyglądają. Tak na szybko, póki jeszcze mam baterię. To są właśnie z tych starych naklejek jeszcze, a tu są z nowych. Te nowe są bardziej kolorowe. Także no wiecie, no to jest tak relaksujące, ja to tak uwielbiam, że po prostu no coś pięknego. I dzisiaj robiłam takie bardziej kolorowe właśnie kwiatowe. Takie zupełnie odjazdowe i powiem wam, że no już mi się przestaje domykać ten notes i dobrze, że tutaj gumka jest, to mogę sobie nią zaciągnąć i jakoś to ten, ale jak jeszcze druga połowa dojdzie, to będzie ciekawie. A ten notesik to kupiłam właśnie też w Action za chyba 4 zł. I widziałam ostatnio, że też był, także o, on jest takie listki, czy gałązki, czy coś takiego. Także zachęcam was właśnie do kupowania rzeczy w Action, bo naprawdę po tanich pieniądzach można fajne rzeczy sobie kupić, rozwijać swoje zainteresowania, czy waszych dzieci. Dużo rzeczy do malowania było. Właśnie, oj. Dużo rzeczy do malowania było. Takich bardzo artystycznych, jakieś farby, tego typu rzeczy. Aha, właśnie. I co wam chciałam jeszcze powiedzieć? Że kupiłam sobie nowy ten bloczek do kolorowania. Właśnie z takim lwem. I już wczoraj pokolorowałam tukana. Także powiem wam, że symbol tukana jest bardzo mi bliski. I był taki pomysł w pewnym momencie mojego życia, żeby zrobić sobie tatuaż z nim, ale jakoś od tego odbiegłam i myślę, że kiedyś do tego wrócę i sobie takiego tukana wytatuuję, bo bardzo pozytywnie mi się kojarzy ze szczęściem, z radością. No i uwielbiam te ptaki, bo są wyjątkowe, także taki tukanek wykolorowany. I tymczasem, kochani, z wami się rozłączam, idę podładować baterię i później się do was odezwę. Okej, kochani, kolejnego dnia musiałam naładować baterię i po prostu dogrywam już, no, końcówkę do tego vloga.
Wiem, że skończyłam chyba na tym, że wam pokazywałam te moje wyklejanki. A potem to nie wiem, co było. Pewnie przejrzę te pliki, to dopiero się zorientuję. Ja znowu w koczku. Mam zamiarze dzisiaj myć głowę, ale to potem. No i jestem, wiecie, w takiej sukience dopasowanej, bo jest dosyć ciepło w domu. Więc noszę sobie taką sukieneczkę. Co wam chciałam powiedzieć? Że byłam na badaniach. Nie wiem, czy mówiłam to w poprzedniej części, ale byłam na badaniach krwi. Zrobiłam sobie to, co potrzebne mi jest do wizyty. I będę niebawem szła właśnie do lekarza alergologa. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się wyjaśniło, żebym znalazła przyczyny, żebym znalazła sposób i się już dłużej, wiecie, nie męczyła z moimi przypadłościami, bo wtedy moja psychika trochę się odbije. I wszyscy na tym skorzystamy, kochani moi. Mam zamiarze też malować paznokcie, ale nie wiem, czy mi się chce na razie. No i kochani, co? Jest dzisiaj sobota, tak? Dobrze mówię? Tak, 29 kwietnia. No i co, kochani? Posprzątałam trochę w domu. Na obiad mam dzisiaj gulaszyk, to może jakąś przebitkę zrobię, jak nie zapomnę. I mam w planach też pójście później do Pepco. Bo muszę kupić nowy mop, w sensie tą końcówkę, żeby podłogę umyć, bo już ten się zużył. Staram się właśnie często wymieniać te końcówki do mopa, żeby, wiecie, były higieniczne. Co wam chciałam? W ogóle chciałam wam jedną historię opowiedzieć, którą opowiedziała mi mama dzisiaj. Tak się śmiałam, że szok. I chciałam wam ją tutaj na YouTubie opowiedzieć. Chociaż jest taka trochę, wiecie, gorzko-słodka. Mianowicie, moja mama ma taką znajomą, która niestety ostatnio pochowała męża i był pogrzeb tego męża. I słuchajcie, jak to na pogrzebie zawsze się zbierają, zbiera się, wiecie, rodzina, ale też no tam znajomi znajomych i tak dalej. No i słuchajcie, ta właśnie koleżanka mojej mamy stoi tam przy tym grobie, opłakuje tego męża. I nagle podchodzi do niej właśnie jakiś, no ktoś tam znajomy od tego męża i mówi do tej kobiety: niech się pani nie martwi, ja też niedawno pochowałem swoją żonę. I tak zaczęli od słowa do słowa sobie opowiadać. I słuchajcie, co się okazało, że potem umówili się na kawę i są normalnie w związku teraz. Jak ja to usłyszałam, to mówię: Boże, ale miejsce spotkania, nie? Poznaliśmy się na pogrzebie mojego byłego męża. Szok. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy też macie jakieś takie dziwne historie, ale jak ja to dzisiaj usłyszałam, byłam w szoku. Nie mogłam uwierzyć, że coś takiego miało miejsce. No ale co? Takie jest życie przewrotne czasami. I takie rzeczy się dzieją. Także, kochani, będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że przebitki wam się podobały. Dajcie swoje sugestie, jakieś komentarze napiszcie. Ciskam was ciepło, zapraszam oczywiście do innych moich filmów. I od razu mówię, że nie przerywam serii z grami. Pojawi się jeszcze parę filmów na pewno, także spodziewajcie się. Ale być może jeszcze gdzieś tam wlepię jakiegoś vloga w międzyczasie, zależy jak się będą oglądały. Bo mam takie obserwacje ostatnio, że na przykład weszłam na kanał, który miał 100 tysięcy subskrypcji, a film najnowszy po 10 dniach obejrzało 6 tysięcy osób. Także widać, że YouTube tnie jak się da. No ale co? Sprawdzamy, robimy dalej i zobaczymy, gdzie to mnie poniesie. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, do komentowania. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!